Witam w prezentacji 15 numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL-u od De Agostini. W tym numerze Lublin 51. Numer ten zapakowany jest w folię. Piętnastym modelem w kolekcji jest Lublin 51. Model ma kabinę w kolorze zielonym, szarą zabudowę, czarną ramę z czarnymi środkami kół. Ma zabudowę skrzyniową z plandeką, otwartą z tyłu, skrzynię ma zbudowaną z desek, z linką mocującą plandekę. Z tyłu ma większą opuszczaną burtę, w środku na plandece ma wzmocnienia. Kabinę ma z obniżonym przodem, z błotnikami po bokach, na nich ma reflektory z kierunkowskazami, ma czarny zderzak z tablicą, z hakami na nim, po bokach ma logo fabryki samochodów ciężarowych Lublin. Z przodu ma atrapę chłodnicy, szybę dzieloną na dwie części z wycieraczkami montowanymi od góry, w środku ma kanapę z trzema miejscami, po stronie kierowcy ma lusterko, wlew paliwa, drzwiach, a okno dzielone na dwie części. Pod zabudową od strony pasażera ma skrzynię, otwartą u góry, kołami ma błotniki z chlapaczami, z tyłu ma belkę ze światłami, pod nią podczepioną tablicę, potem ma wydrukowaną nazwę modelu, wytłoczoną skalę, silnik, wał napędowy, tylny most. Elementy zawieszenia, układ wydechowy, z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Numer 15. W tym numerze Lublin 51. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacja o wydawcy, zdjęcie modelu z jego informacjami, Lublin 51, według radzieckiego pierwowzoru. Mężczyzna stał na brzegu i przyglądał się rzece. Z jej nurtem płynęły jakieś farfocle, gałęzie, deski, szmaty. Padało niemal od tygodnia bez przerwy. Sytuacja nie przedstawiała się jednak źle. Poziom wody podniósł się tylko nieznacznie. Zalało wprawdzie pola, lecz na razie nie było powodu do obaw. Żniwa pozostały niezagrożone, a woda nie podeszła do najniżej położonych domów we wsi. Mężczyzna stał trzymając się pod boki, o ciało opierał jedynie wierzch dłoń, jakby nie chciał pobrudzić ubrania. Takie gesty wykonywali ludzie, którzy często mieli brudne ręce, na przykład mechanicy i kierowcy. Obserwator przenosił wzrok w górę rzeki, to w dół, patrzył na przedmioty niesione przez nurt, przywodził na myśl dziecko, które zamierza przejść przez ruchliwą ulicę. Za nim stała zielonkawa ciężarówka z włączonym silnikiem. Drzwi wozu były otwarte.
Przy zwykłym stanie rzeki, tam gdzie stał kierowca, znajdował się brud. Teraz zwiast zakrywała brudna toń, kilkadziesiąt kilometrów dalej, w górach. Podniesiony poziom wody zaczął już stanowić poważny problem. Mamy zdjęcie i informację, że Lublina 51 początkowo montowano z części dostarczanych ze Związku Radzieckiego. Czasem rósł udział elementów produkowanych w kraju. Samochód wyróżniała prosta konstrukcja, którą dziś nazywały toporną. Miała ona jednak ogromną zaletę. Większość usterek można było naprawić samemu nawet w trasie. Mamy zdjęcie i informację, że pierwsze egzemplarze Lublina 51 miały kabinę wykonaną z drewna, pokrytą sklejką, a dach obciągnięty dermatoidem. Później wprowadzono metalowe kabiny, płotniki i reflektory zastosowano wcześniej w aucie terenowym GAZ 69. Lecz w Lublinie 51 zostały one zmniejszone. Haki zamontowane z przodu umożliwiały wciągnięcie innego auta z błota lub holowanie uszkodzonego samochodu. Mamy zdjęcie i informację, że dzisiaj uznalibyśmy wnętrze za bardzo skromne. Kierowca i pasażer mieli co prawda osobne siedziska, ale oparcie było wspólne. Jednym z nielicznych luksusów była regulacja pochylenia oparcia. Auta wyprodukowane w Polsce miały liczniki i zegary opisane w naszym języku. Jazdę w gorące dni ułatwiała uchylana do góry przednia szyba. Ponadto szyby w drzwiach były opuszczane. Dopływy powietrza do kabiny zapewniały też otwierane pletnerki. Mamy zdjęcie i informację, że to jeden z elementów, które pozwalały na odróżnienie auta wyprodukowanego w Polsce od radzieckiego pierwowzoru. Wytłoczony napis Fabryka Samochodów Ciężarowych Lublin znajdował się na bocznej osłonie silnika. Samochody wytwarzane w Związku Radzieckim miały wykonany cyrylicą napis Gorkowski Autozawod albo Autozawod imieni Mołotowa. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak miejsce kierowcy, przednia szyba, silnik, pokrywa silnika i płotniki, kabina, wlew paliwa, zawieszenie, bliźniaki, nadwozie. Mamy zdjęcie i informację, że Lublin 51, GAZ 51 powstawał również jako pojazd strażacki. Jednym z rzadziej spotykanych nadwozi była drabina strażacka. Na fotografii GAZ 51 w takiej właśnie zabudowie, pełniący funkcję pomnika w Pskowie w Rosji. Pierwsze jeżdżące prototypy nowej ciężarówki ruszyły na badania drogowe w maju 1939 roku. Testy zakończone w lipcu 1940 roku, tego samego lata auta zostały zaprezentowane podczas pierwszej wszechradzieckiej wystawy rolniczej w Moskwie. Mamy zdjęcie i informację, że jedną z często spotykanych odmian nadwoziowych Lublina 51 była sanitarka. Zabudowę oznaczoną symbolem N243 zaprojektowano w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie w 1950 roku na zamówienie wojska. Produkcję uruchomiono w 1952 roku w Jelczu. Jedną z największych wad tej konstrukcji były zbyt małe okna. Za ich sprawą we wnętrzu było ciemno. Problemu nie rozwiązywało elektryczne oświetlenie, też bardzo skąpe. Zabudowę przystosowano do przewożenia 6 osób na noszach. Mamy zdjęcie i informację, że koło zapasowe znajdowało się na zewnątrz. Aby maksymalnie wykorzystać wnętrze na potrzeby przewożonych chorych, umieszczone w ten sposób koło było narażone na kontakt z kruszywem i błotem. Wspierające się w nieosłoniętych zakamarkach nadwozia zanieczyszczenia mogły przyspieszyć korozję. Zaletą był szybki dostęp do koła, wystarczyło opuścić je na ziemię. Mamy zdjęcie i informację, że państwowe święta były w PRL-u okazją do zaprezentowania różnorakich osiągnięć państwa socjalistycznego, w tym dzieł przemysłu motoryzacyjnego. Samochody Lublin 51 wzięły udział w pochodzie pierwszomajowym w 1955 roku. Przejechały przed trybuną honorową ustawioną przed domem partii, czyli Komitetem Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie, u zbiegu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich. Mamy zdjęcie i informację, że czasami podczas wakacyjnych wyjazdów w odludne tereny można spotkać wrak Lublina 51, który w zapomnieniu dożywa swoich dni. Takie auta pełnią często funkcję składziku,
kurnika albo po prostu malowniczej rzeźby. Egzemplarz widoczny na fotografii spoczywał gdzieś w jednej z oddalonych od cywilizacji wsi Kotlinie Kłodzkiej w 2018 roku. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli stary 20N23 z roku 1952. Osoby zamawiające prenumeratę w sprzedaży z ósmą przesyłką zawierającą numery 15 i 16 otrzymywały notes. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.